Dzień dobry Państwu. Niedzielne popołudnie, Rzeszów, ulica Hetmańska. Zaczynamy niedzielne granie Fortuna pierwszej lidze. Szósta seria spotkań Stal Rzeszów podejmuje ŁKS. Witają bardzo serdecznie Tomasz Łapiński i Piotr Przybysz. Spalonego. ŁKS wysoko odpowiada na tę grę ofensywną Stali również w ten sposób. Zespół Kazimierza Moskala. A i mamy to, tak, cały tak, fragment, rzut wolny, pośredni. Trąbka, Pirulo jeszcze szerzej zablokowane to uderzenie. Złapali się za głowy koledzy Hiszpana i Stal się wybroniła. Patryk Małecki z narożnika boiska. Małecki. Góra z problemami, tylko jednak wciąż pod nogami. Gospodarzy progi, szansa, doskonała okazja, niewykorzystana jednak. Też dosyć szybko widzimy ten atak budowany. Małecki. Interwencja bramkarza ŁKS-u. Taka jest piłka. Łukasz Góra i blisko było. Brakowało chyba udęp w tym razem. Prokiczem. Tutaj poważny błąd, nie wiem czy nie naprawiony, faulem. Jak to mogło wyglądać, ale puszczona gra przez Krzysztofa Jakubika blisko całej tej sytuacji arbiter. Znowu prawą stroną, Stal, ależ blisko, kolejna szansa. Nie trafił w futbolówkę Małecki. Czą Monsalwę, no i ten wysoki atak przynosi piłkę gospodarzom. Prokicz uprzedzony jednak. Ale zobaczmy, ile teraz ŁKS ma miejsca. Mnóstwo, przewaga liczebna też po stronie ŁKS-u, bo tu jest bodajże chyba 5 na 4. Obiega już Trąbka tutaj. Dwóch ludzi ma do pilnowania Głowacki. Cały czas, no trzech przed. No i szansa Trąbka, interwencja. To jest klasyczna Przemysłowa sytuacja. Przemysłowa Pęks. No i to jest właśnie takie granie na jeden kontakt. Szansa i jest gol, jest bramka, 32 minuta, ale na spalonym. Olejarka. Na spalonym, ale sama akcja naprawdę wydawała mi się kapitalnie, błyskawicznie rozegrana. Trzema podaniami znaleźli się na 11 metrze. Za chwileczkę zobaczymy powtórkę. Ocenimy tu. Jeden kontakt, zobaczmy. Drugi kontakt rzeczywiście spalony, ewidentny, metrowy. Też takie chyba świadome wstrzymanie kroku przez Dąbrowskiego. Polski. Przed szesnastkę Głowacki, akurat nie tam, gdzie byli ustawieni koledzy, na środku pola karnego i Olejarka i Prokicz, ale jeszcze szansa, uderzenie odbija Art. Stali, albo kontra, albo właśnie zepchnięty zespół do głębokiej defensywy, więc tutaj naprawdę wyrokować jest trudno. Mamy doświadczenie w obserwacji takich spotkań w tej lidze. Tak, Tomek, znając tę ligę nie wyciągamy żadnych wniosków z niczego. Prokicz, że piłkę opanował. Małecki na lewą nogę i blisko znowu po tej próbie Patryka Małeckiego, tutaj spóźniony minimalnie Wiktor Kłos. Stal szuka tego gola. Jest blisko, ale wciąż 0-0. Dankowski, wyprzedzony Kowalczyk, Prokicz. Od razu tę akcję pcha do przodu, znów zagranie na jeden kontakt. Jest Olejarka i świetnie. Raz jeszcze Art. Świetnie, bramkarz ŁKS-u, to jest gold. Polski, aż tutaj cierpliwie przygotowują ten atak, tę szansę gospodarze. Bartosz Wolski, Olejarka natychmiast z powietrza, zebrana piłka, Prokicz! Mocno i nad bramką gości. Ale jednak jeszcze będzie rzut rożny, chyba gdzieś tam piłka się otarła, któregoś z piłkarzy ŁKS-u. Inne rozegranie, piłka odchodząca od bramki Arta. Dąbrowski dobrze był ustawiony, jest Kłos. Piłka do Wiktora Kłosa i tutaj Art raz jeszcze, kolejny rzut rożny dla Stali Rzeszów. Trąbka. Już jest doskok, tutaj nie podpowiedział żaden z kolegów, że ma rywala za plecami. Odbiór Stali, ruszają czwórką gospodarze, wciąż Małecki, Prokicz i gdzie jest piłka? W ręce, samobójcze trafienie. Tak to się wszystko kończy. Bartosz Szeliga pakuje piłkę do własnej bramki. Stal obejmuje prowadzenie. No właśnie, kluczowa była ta strata jednak Trąbki. Nikt nie podpowiedział mu z tyłu, że ma
piłkarza. Patryk Małecki wyłuskał mu piłkę. Zobaczmy, to jest ten moment właśnie. Błyskawiczna od razu akcja, nie dali się ustalić, odbudować w obronie. Tu 4 na 2 w pewnym momencie było przewagi. I to bardzo nieszczęśliwa, trzykrotnie chyba tutaj liga prawą, lewą nogą, później jeszcze raz chyba na łączenie. Od Arnta właśnie w końcowej fazie. Zobaczmy, lewa noga, później jeszcze jakoś od bramkarza. No, mnóstwo pecha, ale też pecha takiego, może inaczej, może szczęścia Stali, na które Stal zapracowała, szczególnie właśnie swoją postawą. Dobry pressing, dobry atak gospodarzy, jest Małecki, co tutaj się wydarzyło? Afryka Małeckiego. Tutaj widzimy kolejną próbę do LKS-u, dalekim podaniem ominąć obronę. Leczuk uświetnie piłkę przejął, oddał do Pirulo. Pirulo, Bęca, niecelnie. Kord, rusza LKS. Teraz chyba nie było spalonego, czy tylko czy piłkę? Poza liście boczne, ale to wszystko blisko. Dobre wejście. Leczuk, poprzeczka. I musi się szybko Arn zbierać. Zdążył, bo tutaj Janczukowicz już był blisko. Widzimy, troszeczkę odbudowuje te posiadanie piłki LKS. Nie ma spalonego. Szeliga broni Banksa. Jednak rągiewka w górze. Góra. Nie było to dobre przyjęcie. Keleczukwu wykorzystuje ten błąd Łukasza Góry. Keleczukwu nad Węksą i obok bramki. Wejście środkiem, ale trochę zbyt długo przytrzymał piłkę zawodnik Stali. Jest szansa na kontratak LKS-u. Keleczówku zamyka stan z lewej strony, cały czas czeka właśnie na dośrodkowanie trąbki, ale skutecznie, bardzo skutecznie oddał jej poczobut. Dokładny po raz kolejny przerzut do Michalika, ale może teraz tutaj lepiej poprowadzą akcję gospodarze. Michalik jeszcze piłkę dogrywał i to była dobra próba, to była dobra piłka. Znowu Kaleczukwu, dużo wolnego miejsca. Będziemy widzieć chyba wyścigi. To co lubi. Ma Kaleczukwu. Świetne, dobre, świetne zagranie. Balongo to jest za lekkie uderzenie. Kaleczukwu teraz po prawej stronie. Tam LKS stara się stworzyć przewagę. Udało się piłkę dośrodkować. Czekał na piłkę Kort, ale wcześniej trącił ją Łukasz Góra. No i teraz... No właśnie, Moreno wolniejszy, tu widzimy, ucieka Michalik. Michalik, dobra piłka, jeszcze uderzenie, interwencja Arta. Kilkanaście sekund z tych doliczonych 6 minut jeszcze pozostało, że to będzie trwało trochę dłużej. Koniec. Widzimy reakcję, teraz widzimy reakcję, chociaż jest. Patryk Małecki tutaj padł na kolana, ręce w górę, kosztowało to zwycięstwo sporo, zapracowali na nie, zasłużyli. Dokładnie, troszkę inny obraz drużyny gospodarzy w pierwszej niż w drugiej połowie.